A więc tak wygląda zarys koncepcyjny składu, który tutaj buduje na Road to Glory. Kwestia jest taka, że buduje go też z myślą na przyszłotygodniowe eliminacje do e-Champions League. No i tam jest ograniczenie składowe, overall 186, czyli łączna ocena plus zgranie. Znaczy zgranie wiadomo będzie 100, no a ocenę trzeba mieć 86. Także ten pot Neymar niestety tutaj musi z tego składu odlecieć. Wróci na swoje miejsce złoty Neymar, którym będę tutaj grał. No i pozostaje wykończenie nam SBC o Zakari, który jeszcze jest tam parę godzin do zrobienia. No i obsadzenie tej pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. Dodatkowo będziemy mogli sobie jeszcze na ławeczkę wrzucić, o ile dobrze pamiętam, pana Kenta. Ale to czekajcie, sobie zrobimy filtr na niewymienne. No i weźmiemy sobie właśnie overall 84, czyli Kent. No i to będzie nasz jedyny zmiennik, którym możemy tutaj rywalizować w takich zawodach, dlatego że na ławce, jeśli chodzi o takie ograniczenia, właśnie muszą być złote karty minimum 75, także nie można sobie dodatkowo tego overallu zbić na przykład kartami brązowymi. O Boże, patrzcie. Piłkarza team... Wow! Wow! Ależ tutaj nam dodali. Powiem szczerze, jestem zaskoczony. To jest coś fantastycznego. Za 24 wygrane mecze Food Champions otrzymasz piłkarza Team of the Week od Mistrzostwa Futo o cenie 88 plus do wyboru. Oh shit! To jest kapital. To jest kapitalna informacja, czyli jeśli się wbije minimum 24 winy, to otrzymujesz niewymiennego Team of the Week'a 88 plus do wyboru z 1 z 2. Za 18 zwycięstw dostajemy 87 plus, 1 z 3 i za 10 zwycięstw dostaniemy po prostu Team of the Week'a. Też fajnie. My idziemy już dokończyć ten składzik. Zobaczyliśmy więcej, jak to wygląda, jeśli chodzi o te zadanka. Okej, przejdźmy do SBC o Zakarię, które gdzieś tam zacząłem sobie dłubać. I Bundesligę, jeśli o to chodzi, to chyba już mogę składzik tutaj wymienić. Zawodników raczej pokupowałem z rynku, kilku miałem. Nic zadać, nic ująć, jakiś typowy składzik z Futbina, więc po prostu go sobie zgłaszamy i wymieniamy za paczuszkę i przy okazji już będziemy mieć właściwie 50% Zakariego zrobionego, chociaż ten drugi skład jest droższy, bo 150 tysięcy około na Futbinie. Aha, nie otworzę paczuszki, póki nie powitam. No dobra, to zróbmy to, wielkie powitanie w takim razie zawodnika, który mam nadzieję będzie ciągnął grę ofensywną mojego zespołu, czyli Pavel Nedved w wersji historii ikon, czyli Optimus. 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, lepsza noga prawa, kupiony za 2 miliony 450 tysięcy. To jest najdroższy transfer w historii FC Mordeczek, w historii mojego konta Road to Glory. Jeśli chodzi o statystyki, longshoty, siła strzału 95, dalekie strzał 97, wykończenie może nie idealne, ale ponieważ on będzie grał na centralnym SPO w formacji 4-2-3-1, myślę, że sobie da radę znakomicie. A jak będzie w praktyce, no to przekonamy się już za chwilę w samym Food Champions. W każdym razie, no Paweł, witam serdecznie w składzie, podpisujemy z Tobą kontrakt na najbliższy tydzień, może 2 tygodnie, z opcją przedłużenia oczywiście o kolejny okres i zobaczymy, jak Ci się powiedzie w FC Mordeczkach. To nie jest łatwy klub, kibice są wymagający. Jest i on, Paweł Nedved. No i brakuje nam jeszcze w tym składzie wyłącznie dokończenia SBC o Zakarię. Overall 86 się zgadza. Za 23500 kupiony Karim. I udaje nam się zrobić to wyzwanie trochę piłkarzami własnymi, na przykład Bergisem trafionym. No swego czasu trafionym. Food Champions, ale chyba nie wiem, nie w tej drużynie tygodnia, tylko chyba z tydzień temu. No i wymieniamy. I dokonujemy takiej oto wymiany, że oddajemy paru piłkarzy, a dostajemy Denisa Zakarię, czyli nowego środkowego obrońcę FC Mordeczek. Rezygnujemy w tym momencie właśnie z Fernando Hierro na rzecz duetu Hummels-Zakaria. Mam nadzieję, że oni się będą fajnie tutaj, jeśli chodzi o stoperów, uzupełniać. Jeden szybki, drugi trochę mniej szybki, ale czyli Hummels oczywiście, ale myślę, że dadzą radę chłopaki. W takim razie wymieniamy sobie koncepcyjnego Zakarię na tego już prawdziwego. Jeszcze oczywiście pozostały nam te paczki do otwarcia, ale to poczekajcie, najpierw może damy mu właśnie styl gry, jeśli mamy kotwicę jakąś, powinniśmy mieć. No, filara mu nie chcę dawać. Z defensywnych stylów, wartownik, strażnik, gladiator, filar. Jest jedna kotwica w sam raz. Zastanawiałem się nad cieniem, ale damy mu jednak kotwicę, fajnie mu też podbija to agresję w obronie, więc myślę, że duecik będzie przepotężny. Mamy jeszcze, otwórzmy sobie te paczuszki za właśnie SBC o Zakarię. Nie wiem, czy tu są wymienne, czy niewymienne, ale mamy za to paczkę piłkarzy Electrum i mieszaną paczkę piłkarzy Prime. Najpierw ta druga, bo jest tańsza
i nie warta. Zobaczymy, czy jakieś ekrany tu ujrzymy. W pierwszej paczce niestety nie, więc od razu sobie pominiemy, żeby tutaj nie przedłużać tego czasu. No i paczka numer 2. Tu 6 złotych rzadkich i 6 srebrnych rzadkich. No i będą ekrany. Będą ekrany. To jest fajna informacja. Lancius. A, Haller w takim razie 83, także bez szału, te paczuszki za Zakarię, no ale... Nie robiliśmy to SBC dla paczek przecież, tylko robiliśmy dla zdobycia tego piłkarza. Tak to będzie wyglądać. Mbappe atak, Nedved też PO. Howard z Neymarem zamiana. Tak to będzie wyglądać in-game. 6-4, 6-4, zrównoważone posiadanie piłki. Wytyczne, zostawaj z tyłu dla bocznych. Kimmich będzie miał zostawać z tyłu, krycie środka, przecinek linie podań. To ma tylko krycie środka. I właśnie, tutaj się można zastanowić, ale raczej damy po prostu... Nie, Silva. Po prostu w pole karne przy centrach, Yellow. Dla Nedveda domyślę totalnie, a dla Mbappe tylko biegać za plecy obrońców. Tak sobie będziemy grać. No dobra, zacznijmy w takim razie meczyk numer 1. Meczyk numer 1 podczas tego weekendu. To wszystko będzie gulać. Pytanie 100 punktów. Toty Alisson na budzie. Nedved go przetestuje. Nedved go zaraz przetestuje. Virgil generalnie kalkuluje. Wjeżdża. Teraz Awar. Awar! Z golem! I z asystą od Nedveda, brawo. No ale to już zanosiło się na to od samego początku spotkania, że ten gol padnie. Ładne zagranie! Ależ to zrobił Nedved! Świetna asysta! I 2-0. Dwie asysty Nedveda. Na razie bez gola, ale te asysty kapitalne, także szczególnie ta druga. No taki sobie składzik, no. Słaby jak na ten etap gry, no ale zobaczymy. Nedved! Powinien być debiutancki gol, ale jest za to gol Mbappe. Po delikatnej odbitce. No dobra, niech będzie. Karny. Ależ tutaj wejście Nedveda w pole karne, dynamiczne. No niesamowicie, tutaj obrońcy nie byli w stanie go w jakikolwiek sposób powstrzymać, tylko nieprzypisowo. No i zapraszam samego poszkodowanego. Chociaż nie ma za dużo karnych, w sensie za dużo tej statystyki. Ale jest gol, 2-0. Pierwszy gol Nedveda z rzutu karnego, no ale sobie go wywalczył. Wywalczył go sobie w całości, także zasłużenie. Mecz numer 3. Na razie 2 szybko poszło. No, skład lepszy. Ale czy na tyle dobry, żeby sprawić nam kłopoty? Zobaczymy. Nedved. Nedved! Ajajaj! Szybsza nóżka! Jeszcze Nedved! Dobitka! Gol! Bardzo podobny gol jak ten w poprzednim spotkaniu, gdzie Mbappe również dobijał na raty po tym, jak Nedved znalazł się w polu karnym. I tak samo było teraz. Nedved! Może teraz gol! Jest i Paweł Nedved ze swoim strzałem z okolic 16-17 metra od bramki przeciwnika. I właśnie takich strzałów będziemy od niego oczekiwać. Właśnie ma dobrze oceniono statystykę, jeśli chodzi o siłę strzału, jeśli chodzi o dalekie strzelanie. Czy to było dalekie strzelanie? No nie, no to był 14-15 metr od bramki, ale na pewno ta siła miała tutaj spore znaczenie. Bernardo, brawo, trójeczka, spokojna akcja. Nie no, Nedved coś ma do tych asyst do Mbappe. Typu, że Nedved strzela, piłka się odbija i Mbappe strzela gola. To już trzeci taki gol jest. Także...
Jest! Jest piątka, tak jak zapowiedziałem. Nie wiem, czy to samobój, czy gol Hummelsa. Samobój ostatecznie, tak to gra uznała. Mecz numer 4. No! Zaczynamy zabawę. Mbappe, Messi, Kovacic za zadania. Właśnie na sezony. Ale tuba fajna. A karny! Nie, Neymarito! Nice! W końcu Mbappe, no. Do 3 razy sztuka, albo nawet do 4 w tym wypadku. Dwa zero! Znowu strzał po krótkim, brawo, Neymar. I trójeczka, myślałem, że będzie. Jest, jest 3-0. Mbappe. Chyba będzie rage quit po takiej sytuacji. Na bank będzie rage quit. O, i Rooney. No. Ulala! Nedved, o to chodziło. Nie byłem przekonany, czy dasz radę, ale jesteś kapitanem i musisz takie woleje próbować uderzać. Ale świetna akcja Neymara. Courtois bez szans. Jeśli chodzi o ten kasus. Dwójeczka? Tak jest. Awar z dwójeczką. La Croqueta, my friends. La Croqueta. To ciekawe, przeciwnik ma nick Anes Rocket. A wpuśćmy sobie Kenta już. Za kogo? Może Mbappe przejdzie na skrzydło? Kent na atak. Takie coś zrobimy. No i Kent sam na sam. Kent! 4. Brawo. Ależ klepeczka. I piąteczka. Nie będę ucieszał chłopa. I jeszcze szósteczka po asyście Nedveda. Awar. Chyba z drugim golem już w tym meczu. Bardzo ładnie. Nie, jesteśmy. 2020. Ej, ładnie. Not bad. A my się widzimy za jakiś czas. Elo!